Cześć, jeśli masz sklep na WooCommerce, to koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo pokażę Ci wtyczkę, która tylko przez ostatnie 10 dni zarobiła dla mnie prawie 9000 zł. Jak działa ta wtyczka, możesz sprawdzić m.in. na mojej stronie e-akademia.online, wchodząc np. w zakładkę sklep. I tutaj w lewym dolnym rogu, właśnie jest działanie tej wtyczki. Działanie tej wtyczki opiera się na limitowanie czasowe kodów rabatowych. Wszystko za chwilę wytłumaczę, jak skonfigurować tę wtyczkę, jak ona dokładnie działa i jak na nią trafiłem, bo to też jest bardzo ciekawy case. I przez te 10 dni zastosowałem dwa kody rabatowe. Jeden z kodów od wigilii wygenerował mi właśnie 13 zamówień na kwotę 4. 1752 zł, natomiast drugi kod wygenerował mi 12 zamówień na kwotę ponad 4000 4 złotych. Razem mamy tutaj właśnie blisko 9000 złotych. Wtyczka jest zarówno w wersji darmowej, jak i w wersji płatnej. Już w wersji darmowej daje mnóstwo funkcji. Ja od razu zainwestowałem w wersję płatną, kosztuje tam około 1,5 stówki. Link do tej wtyczki w wersji płatnej, mój afiliacyjny oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. I jak w ogóle, jak w ogóle znalazłem tę wtyczkę? Już myślałem, że w kwestiach marketingowych, perswazji, manipulacji naprawdę wiem, wiem dużo. Natomiast okazało się, że nie. Trafiłem na, taką na, na tę wtyczkę, w zasadzie na mechanizm tej wtyczki na stronie Piotra Tymochowicza. Nie jest to żadna reklama. Ktoś po, po prostu polecił mi e-book tego pana i właśnie na stronie zamówienia pana Piotra tak w ogóle właśnie pan Piotr to jest specjalista od spraw perswazji, manipulacji, swego czasu sporo występował właśnie w telewizji, między innymi zajmował się marketingiem politycznym pana Andrzeja Lepera, tak? I właśnie u pana Piotra na stronie, na stronie gdzie można kupić pana Piotra e-book, tutaj w lewym dolnym rogu jest taka informacja, gdzie mamy podany kod rabatowy i informacja, użyj kodu, aby otrzymać 10 zł zniżki... Za szybki zakup. Dokonaj go w ciągu najbliższych 10 minut. I tutaj mamy taki counter odliczający właśnie w sekundach te 10 minut do końca. Absolutnie genialna rzecz. Tutaj mamy to właśnie limitowanie czasowe, tak? Ta presja zakupu. Dostaniesz dychę zniżki, o ile kupisz w ciągu 10 minut. U pana, na Piotra, u pana Piotra jest o tyle błąd na stronie, ponieważ mimo wklejenia tego kodu, to niestety ta cena z 39 zł. Nie zmniejsza się, tak? Natomiast, właśnie ja u, użyłem tego mechanizmu. Szukałem wtyczki podobnej, która podobny mechanizm, właśnie, zrobiłaby na mojej stronie. I znalazłem taką wtyczkę. To jest właśnie ta wtyczka Coupon X. Polecam ci ją, właśnie, do przetestowania wersji darmowej. I tutaj na mojej stronie, właśnie, najeżdżając na tę ikonkę prezenciku. Zastosowałem ten sam mechanizm perswazji, jeśli chodzi o limitowanie czasowe. Użyj kodu, aby otrzymać 50 zł zniżki za szybki zakup. Kup w ciągu 10 minut. I mamy tutaj właśnie ten zegar, który odlicza te 10 minut. już mogę, już mogę Ci powiedzieć, że. W... Podstawowa taka różnica w działaniu tutaj na mojej stronie między wersją płatną a darmową tej wtyczki jest taka, że w wersji darmowej nie ma tego zegara odliczającego czas, który jest bardzo perswazyjny. Ale jeśli byś chciał właśnie w swoim sklepie czy też w sklepie swoich klientów, właśnie zrobi coś takiego, to możesz skorzystać właśnie z darmowej wersji tej wtyczki, z tym, że będzie to właśnie bez tego zegara, tak? I możemy sobie właśnie kliknąć w ten przycisk skopiuj kod. Mamy też informację, że jest to kod do wklejenia na stronie zamówienia, i, w, i jeśli właśnie na stronie zamówienia. Ktoś wklei, to ta strona obniży się o 50 zł. Zanim jeszcze dana osoba właśnie kliknie w ten prezencik, no to mamy tak, taką informację: odbierz dodatkowe 50 zł zniżki. I jak testowałem sobie, odbierz dodatkowe 10 zł zniżki, to nikt nie chciał z tego korzystać. U pana Piotra 10 zł na e-book, który, który kosztuje 39 zł, no pewnie robi różnicę. Natomiast jeśli ja mam kursy droższe za kilkaset złotych, no to już trzeba było dać ten rabat większy, czyli te 50 zł. Ale bardzo ciekawa rzecz też nastąpiła, ponieważ na stronie zamówienia większość osób, która korzystała z tej dodatkowej zniżki, brała dodatkowo upsell, czyli ten tutaj mój e-book, który kosztuje na mojej stronie 47 zł. Wcześniej, jak nie było tej zniżki, jeśli ktoś kupował na mojej stronie e-akademia.one jakiś kurs, to mniej więcej co piąte, szóste zamówienie było razem z, też z tym czy czyli z tym, tym e-bookiem. Natomiast od kiedy wprowadziłem właśnie tę zniżkę, większość osób, około 8 osób na 10, oprócz właśnie kursu, który chcę kupić, dodaje również do koszyka e-book. Tak? Czyli tutaj mamy, moim zdaniem, następuje sobie takie. Przetłumaczenie, tak, że skoro tutaj ja jako klient zyskałem te 50 zł, no to zainwestuję je również w ten e-book. Tak więc ja jako autor danego kursu czy pakietu kursów, finalnie praktycznie nie tracę na tym kodzie, no bo większość osób wyrównuje, że tak powiem, mój zarobek, dodając do koszyka ten e-book. I teraz pokażę Ci właśnie, jak tę wtyczkę szybko i prosto w ten sposób skonfigurować. Ja już właśnie mam tę wtyczkę zainstalowaną. Tak jak mówię, link do tej wtyczki znajdziesz w opisie tego filmu, mój link afiliacyjny. I gdy chcemy sobie stworzyć taki właśnie kupon, wchodzimy sobie tutaj w zakładkę kupon X i mamy tutaj opcję dashboard, gdzie widzimy przegląd tych wszystkich kuponów, które mamy na naszej stronie. Jeden mam akurat aktywny na razie go zdezaktywujemy. Utworzymy sobie nowy taki właśnie widget. Możemy tutaj kliknąć Create New Widget, a możemy też z poziomu kokpitu WordPressa kliknąć właśnie w tę opcję. I w wersji darmowej możemy utworzyć na naszej stronie właśnie jeden widget. Możemy go sobie nazwać, tak, czyli powiedzmy mój testowy. Możemy wybrać tę ikonkę. Ja zostawię tę domyślną opcję prezentu. Możemy wybrać pozycję. Wybierzmy powiedzmy lewy narożnik. Możemy wybrać kolory możemy wybrać tutaj fonty a także efekt poruszania się tej ikony prezentu tak aby jeszcze wzbudzić większe zainteresowanie na przykład tutaj opcja shake kolory zostawiam domyślne generalnie konfiguracja jest tego bardzo prosta i tutaj w następnym kroku jest bardzo ważna rzecz ponieważ możemy ustawić Jakie te kody rabatowe mają się zaczytywać? Możemy stworzyć nowy kod rabatowy, możemy użyć istniejących kodów rabatowych, ale też możemy ustawić, aby każdy użytkownik, e, będąc na naszej stronie, dostawał swój unikalny kod rabatowy. Ustawimy sobie powiedzmy tę opcję. Możemy wybrać kod rabatowy bądź procentowy, bądź właśnie konkretnej stawki. Ja tutaj wybiorę powiedzmy 50 zł. Możemy wybrać, czy ten kod ma dotyczyć wszystkich produktów, czy też e, sp jakiejś specjalnej grupy produktów, tak. Możemy też wybrać minimalną wartość. Skoro będzie to kod, no to wybierzmy, powiedzmy, minimalną wartość na 100 zł. Możemy ustawić limit wykorzystania danego kodu i klikamy tutaj Next. Tutaj mamy opcję 3 do wyboru. Pierwsza jest ta opcja darmowa, ja z niej właśnie też skorzystałem. Tutaj możemy sobie właśnie zmienić nasz tekst. No tutaj napiszemy, powiedzmy, skorzystaj z kodu. Skorzystaj z kodu w ciągu 10 minut, aby otrzymać zniżkę 50 zł. Tutaj możemy oczywiście spolszczyć ten tekst. I tutaj wybieramy opcję też do tłumaczenia. Napiszemy, powiedzmy, wklej kod w zamówieniu. Możemy też dodać nasze zdjęcie. Możemy zmienić tutaj tło. Mamy też opcje zaawansowane. Tutaj możemy też spolszczyć. Tutaj napiszemy, skopiowano kod. O. I w ten sposób, tak. I klikamy Next Step. Tutaj możemy ustawić po jakim czasie ma się ten, ta informacja na naszej stronie pojawiać. Weźmy powiedzmy po dwóch sekundach. Tak? W wersji płatnej tej wtyczki też możemy ustawić na jakich konkretnych zakładkach ma się ta, pojawiać ta informacja w wersji darmowej. Ta, ten widget będzie pojawiał się na każdej zakładce. Klikamy Save and View Dashboard. No i mamy informację, że jest to już właśnie działa. Przechodzimy na naszą stronę internetową. I jak widzisz, mamy tutaj. O, pojawiła się informacja. Szybko, łatwo i przyjemnie. I tak jak mówiłem, w wersji darmowej nie mamy tego countera z tym, że licznikiem. I zobacz, ustawiłem, aby każdy użytkownik miał swój indywidualny kod, i tak też się właśnie dzieje. Możemy sobie go właśnie skopiować. Przechodzimy sobie powiedzmy do jakiegoś produktu, do zamówienia. Dodajemy do koszyka. Mamy tutaj, wklejamy. Ctrl V, wykorzystaj kupon. I jak widzisz, cena zbija się. Po naszym kodzie o 50 zł. Także daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. A jeśli chcesz więcej wiedzy, to oczywiście zapraszam Cię na moje kursy na moją stronę eakademia.online. Do zobaczenia! Cześć!